Wracamy w kolejnym materiale, na który Was zaprasza Viper i zobaczymy zaraz, co tutaj ciekawego. Bo tak, tutaj mamy podładowaną broń, a jeszcze patrzcie na to. Od razu się rozjaśniło. Mam mało amunicji tutaj. Przełączyłem na amunicję zapalającą, także na jakiś czas na pewno mi wystarczy, chociaż obawiam się, że nie na długo. Pilnie potrzebuję warsztatu. Chciałbym wytworzyć więcej amunicji, no ale na razie nie mam takiej sposobności. Aj, szybko tutaj. Proszę. Od razu padł. Zasobów mam prawdopodobnie dużo. Możemy nawet sobie zapalić tutaj lampkę. Także ilość zasobów może być wystarczająca. A w ogóle czy ja mogę zdjąć maskę? Nie za bardzo. Nie za bardzo, nie za bardzo, szkoda. I co teraz? Na razie się oddala, także chyba nie ma sensu do niego ładować bez potrzeby. Coś to jest niestabilne, to podłoże tutaj. Kurczę, i to bardzo. Ale co ja mogę tutaj zrobić? Czy ja muszę się przedostać tam jakoś? Ja muszę iść tamtędy po prostu. Wejdźmy tutaj jeszcze raz. Oj, proszę. No i co? No i co teraz? Katastrofa. Chyba będę musiał wczytać. No niestety. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Rozejrzyjmy się tutaj. Tam mamy schodki. Tam mamy schodki, ale jak przejdę. A, bo ja po prostu tamtędy przyszedłem po tych schodach. Ja myślałem, że to jest ok, w porządku. Zejdę sobie tutaj. Przejdźmy, przejdźmy. No i co teraz? Czy ja tam, kurczę, powinienem doskoczyć? Czy co ja powinienem tutaj zrobić? Kolejny mam dylemacik. Wiecie co? Może przejdę tutaj. O,
O kurczę, ilu was tutaj jest? Od razu przeładować broń. Spadłeś, kolego, też mogę wziąć od ciebie co nieco. A! Trochę mi nauprzykrzają życia, kurczę, te pijawki przymocowane niemalże do każdej powierzchni. Kurczę, skąd do mnie teraz tutaj celuje? Jest! Tutaj się ukryłeś. Mamy jakiś... Nie wiem, co to jest. Nie chciałbym tam wpaść teraz. Ale powoli, powoli do przodu, dobrze. To jest kolejne pomieszczenie. Tutaj mamy koniec. A więc, czy ja tędy będę musiał przejść? No prawdopodobnie tak, ale jeszcze zawitamy tutaj. No na szczęście tutaj tych pijawek... O proszę, proszę! Ale jeszcze moment. Myślałem, że tu druga szafka stoi obok, ale jeszcze... Korzystamy z warsztatu. I co my tu mamy? No proszę, wszystko na maksa. No strzał to w zasadzie nie powinienem chyba wytwarzać. Tutaj troszeczkę tylko była zanieczyszczona broń, tutaj już bardziej. No i wygląda na to, tu maskę jeszcze. No to to by było na tyle. Mogę sobie teraz zobaczyć. Przełączymy sobie teraz na zwykłą amunicję. Czy ja muszę podładować latarkę? Trochę tak. No i teraz spokojnie, spokojnie, wiedząc, że mam
full amunicji niemalże, mogę spokojnie teraz przejść tutaj do dalszego etapu. Ale powiem wam, że tutaj zrobi się trochę nieciekawie. Trochę nieciekawie. Akurat dwie sztuki. Trzecia sztuka. Trzecia sztuka pijawek. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj. Już proszę, zasoby mogę zbierać. Już po wejściu w nowy... w nowy korytarz. Ale jeszcze jedna powinna być tutaj. Jest ok. Co to? Aj, chwilę straciłem. No wreszcie. No jak dobrze nie wyceluję za pierwszym razem, no to później są niestety takie efekty. Och kurde. No i zobaczcie, jestem po drugiej stronie tutaj, gdzie te schody opuszczałem. Aj, chciałem tutaj zabłysnąć, ale nie zdążyłem dobrze wycelować. Aj, mogliśmy sobie opuścić łódź, no. No to dobrze by było, żebym tutaj tego potwora załatwił, wiecie. Ja muszę teraz wrócić. Albo po prostu zeskoczę sobie tutaj. Ale się przyczepiły mi do maski. No i padł, dobrze. Jestem zadowolony. Ile mi zostało? Minuta. No nic, wykorzystam tą minutę jeszcze trochę. Dobrze się przyjrzę, czy tam jeszcze coś mi nie pływa. Ale wygląda, że na razie... O, jest tutaj. A nie, to są jakieś... Nie. To nie jest nic groźnego. Lecimy dalej. Wymień sobie filtr i lecimy dalej. Holender, to nie tak miało być.
Dość spore promieniowanie tutaj jest. Co jest? Artyom. Artyom. Come on, wake up. No to się porobiło. Aniu, co ty tu robisz? A nie pójdziesz za nią? Zniknęła, widzieliście to? Czy ja mogę? To czekajcie, podładuję sobie na wszelki wypadek. Czy ja mogę zdjąć maskę? Nie za bardzo. Ależ promieniowanie. Czekajcie, a jak sobie przejdę z tamtej strony, tutaj nie mam nic, no też mamy takie samo przejście. Takie samo przejście, więc nie było sensu wracać, ale teraz to już nic z tego. A jak ta moja latarka? W razie co podładuję. Kurczę, co tu się dzieje? Aż mnie oślepia to świat. Znowu mi się filtr skończył?
Trochę to dziwne tutaj jest wszystko. Ale nic, dobrze, że chociaż jeden filtr tutaj sobie zabrałem. No i mamy kolejne przejście w takim układzie. Nawet chyba tutaj już nie będę specjalnie nic szperał. Tak jakbym już, kurczę, tutaj... Ho, 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 ho. Jestem, kurczę, na miejscu jakby. Zostało minut 20 parę sekund. Co jest? Spójrzcie na tych ludzi. Jakieś przebłyski z przeszłości. Czy ja będę musiał z tym walczyć? Ach, tutaj mamy zamknięte. No niestety, niestety. Oczywiście Artem przeszedł po szkle, bo jakżeż by inaczej. A tutaj mamy, proszę.
Proszę bardzo, co tutaj mamy? Wszyscy widzą. Nie będę nawet mówił. Kurczę, ja słyszę kaszelani. Ale ja tutaj nie mogę włączyć latarki. A poza tym będę musiał wymienić... O kurczę. To jakby Ania była. Ja chodzę w kółko? Ileż tutaj jest łóżek? Czekajcie, może ja trochę tutaj... Dźwięk telefonu jeszcze! Ja nie mogę. Ale mogę, kurczę, jeszcze tam po schodach na górę wchodzić. Czekajcie, bo tutaj coś było. Pomieszczenie. A nie, 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 nie. Myślałem, że tędy przejdę. To jedyna droga to tutaj tędy. Albo... Tu jest zamknięte. No trudno. Dobra, wymieniamy filtr. Filtr na jakiś czas starczy. Winda oczywiście działa. Tutaj nic po mnie. Chętnie bym się zgłosił, ale nie mam jak. A, teraz mogę użyć latarki. No i co tutaj mamy? Myślałem, że będzie można coś z tego tutaj, tego projektora zobaczyć, ale niestety jeszcze minuta została. Obawiam się, że tutaj nie ma przejścia niestety. To nam zostaje tylko jasny gwint, co tu się wyprawia. Jeszcze 30 sekund. Próbuję wykorzystać do maksimum. Dobra, wymieniamy. O, a jednak mogę przejść. Trochę się obawiałem tego, że to będzie już droga zamknięta. A tu nie.
Dobra, to sobie weźmiemy kolejne filtry. One są tutaj na wagę złota. No co jest? A, drabina. No nie. Skubany. Artem mu próbował gardło podciąć. Ale jazda. Jest! Ale fajnie, naprawdę. Jeszcze żałuję jednej rzeczy, że nie wymieniłem sobie amunicji na zapalającą. Byłoby to bardziej widowiskowe. Ciekawe, czy mogę go w ogóle przeszukać i cokolwiek z niego wziąć. Kompletnie nic. Niestety. Tutaj mamy... No nic, na razie to wygląda, że być może tędy przejdę, ale jeszcze może... Właśnie. No to za minutę wymieniamy filtr, a tymczasem chyba to będzie jedyna droga. Coś mi się tak zdaje. Jeszcze Ania tam siedziała. Tak jakbym musiał zejść... Albo tutaj mamy, proszę. Nic nie działa. Też zamknięte. No to chyba tylko schodzimy na dół. Rozumiem. Rozumiem cię, Aniu, i robię wszystko, co mogę. No na szczęście skończyły się te pijawki. Chociaż teraz mamy inny problem, pajęczyny. Kurczę, daleko, Aniu, daleko. Bardzo daleko. Chciałoby się powiedzieć. Ach, te pajęczyny. Kolejne. Ale dobra, ja szukam dalszej drogi. Dalszej drogi szukam i na razie nic nie widzę. Tu mamy jakiegoś człowieczka. No i co, moi drodzy? Pusto i głucho. Czy ja to muszę tutaj coś z tym zrobić tutaj? Tam mamy drzwi, nie. Proszę. O to chodziło.
lecimy teraz na górę w takim razie. Ja może wyłączę już oświetlenie. O kurde! Sekundy do wymiany filtra, oczywiście. Ale co, nie zdążę? Wymieniaj filtr, kolego. No niestety muszę przejść po tych szkłach. Dobra, a tutaj gdzie mam się udać? Czyżbym już musiał zejść tędy? No nie za bardzo. Nie wiem, jakbym kurczę w ślepą uliczkę tutaj wszedł. A, jest przejście tędy. Znowu chwilowe osłabienie tym razem. Czy ja mogę teraz zapisać? Jak najbardziej. Moi drodzy, chyba będziemy kończyć w tym momencie, bo nie wiem, znaczy 40 minuta już w zasadzie jest nagrania tego materiału. Także myślę, że już wystarczy. Zapraszam Was do następnego odcinka zatytułowanego oczywiście Metro Exodus. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia.